Witam was w ten piękny, angielski, pochmurny, jak widzicie, poranek. Dzisiaj mamy rano delikatny kącik mechaniczny. Postanowiłem wam może nagrać. Jak wam wspominałem, jak jeszcze temu z przodu miałem zerwane tutaj zabezpieczenie. Takiego zabezpieczenia nie posiadałem, więc założyłem taką oto śrubę. Śruba ta wczoraj postanowiła nam się wygiąć podczas orki. Ale ja to dokończyłem. Dzisiaj rano stwierdziłem, że ją po prostu dokręcę, ale podczas dokręcania ona postanowiła, że się najzwyczajniej w świecie zerwie, więc trzeba było wymienić to zabezpieczenie, które też zostało mi zakupione. Trochę różni się od poprzedniego, bo poprzednie po prostu z jednym otworem powinno być na zabezpieczenie kołkowe. Ten posiada dwa, czyli jest taki sam jak ten, ale długościami się zgadzają, więc nie ma problemu. Więc zdemontowałem śrubę, założyłem to nowe zabezpieczenie. Zarzucę kamerkę na głowę i będę działał w międzyczasie. Więc założyłem właśnie to nowe zabezpieczenie. Trzeba było tutaj zluzować właśnie wszystkie śruby tutaj od naprężania resora w kółku, ponieważ kiedy to jest napięte, nie jesteśmy w stanie tego zamontować. Musiałem resor też zdemontować tutaj z jednego końca. Ale zaraz to wszystko razem do kupy skręcimy, tyle że jeszcze zostało mi zabicie właśnie zabezpieczenia. Zostawiłem tam rękawice, więc tym się właśnie teraz zajmę. Muszę jeszcze dokręcić delikatnie nakrętkę od koła. Wczoraj wieczorem stwierdziłem, że już dostało luzu. Dostałem dzisiaj kolejne pole do orki. 22 hektary, więc spory kawałek. Powinno być teoretycznie w linii, ale czy jest? Nie ma jak podejść z tej strony, może z tamtej. Ten młotek taki sobie. Wydawać by się mogło, że jest spoko z tej strony, nawet jakbym chciał, to nie podejdę. Lepiej stąd, tylko nie ma jak uderzyć. Jak się raz porządnie przyklepnęło, to powinien chcieć. O tym właśnie. O tym właśnie mówię. Nie będę ukrywał, że założenie tej śruby wtedy doraźnie spowodowało, że delikatnie tutaj zrobiło się jajo z otworu w tym elemencie. Cóż, niemniej jednak mam nadzieję, że to teraz będzie chciało działać i będzie chciało funkcjonować. Teraz musimy założyć resor. Trzeba delikatnie chyba będzie ten korpus do tyłu przesunąć. Do tyłu czy do przodu? Teraz w tym momencie to jemu sporo brakuje do tego, żeby go założyć, więc bardziej do przodu niż do tyłu. On też swoje waży, nie takie o kopsiu. Aha, tu się jeszcze jedna rzecz odkryła, ponieważ to się zerwało, ale wydaje mi się, że nie jest to problem, bo to musiało być zerwane już wcześniej, a w momencie, kiedy to włożę do kupy i skręcę na sztywno, to już powinno grać. W tej przeniski by niedługo trzeba będzie dłuto odwrócić, ale jeszcze parę hektarów powinno wyorać. Jak daleko jesteśmy od założenia tego? Bardzo daleko, to musi wejść dużo bliżej. No ale zaraz to ogarniemy. A jak ja bym spróbował delikatnie cofnąć teraz ciągnikiem, czy to by cokolwiek pomogło? To jest pytanie. Teoretycznie może pomoże? Usprawni? Czy skomplikuje? Chyba
pomogło, bo wsunęło się na pewno do tyłu. Ale cię wystarczająco. Tutaj trochę. Już nic więcej nie jestem w stanie ugrać. Jeszcze sporo mu brak. Ale czekaj, jak ja bym po prostu korpusem w tą stronę odjechał. On chyba i tak musi pójść w tą stronę. Tam to gówno znowu wypadło, ale to nic. Nie będzie to wcale takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Przydałby się łom, żeby to delikatnie w tą stronę przesunąć. Kiedyś było takie metalowe ustrojstwo, duże leżało, taka duża brecha. Ale nic takiego nie widzę. Jakieś rury tylko. Ciemno, nic nie widać. Teraz całkiem. Tylko duży klucz. To chyba raczej nie pomoże. Nie masz takiego miejsca, żeby się zaprzeć. Trochę się przesunęło. Niemniej dalej brakuje. Ale to już prawie, już jest prawie to. No, tylko kwestia właśnie. Tutaj jeszcze sporo brak. Może to jeszcze da się rozkręcić, żeby poszło w tą stronę, myślę. Tak, to trzeba rozkręcić bardziej. Dobra, także ja działam, a później do was jeszcze wrócę. Cześć, witajcie z pokładu John Deere'a. Dzisiaj prowadzimy orkę na naszym głównym gospodarstwie. Ja wczoraj, próbując tam po tym porannym serwisie pługa, próbując orać, miałem kolejną, w sumie pierwszą taką większą usterkę w pługu. Tam jedną rzecz musiałem wymienić, troszeczkę to potrwało. Potem zabrałem się za orkę, ale niestety nie dało się orać, było tam tak twardo. Tam jest pole po pszenicy, rozrzucony na tym obornik został, ale w rogu pola była po prostu był kawałek takiego, takiej łąki, gdzie były poplony, i to też trzeba było wyorać jako całość, żeby całe pole już było zagospodarowane pod siew. To co na środku mniej więcej, na ściernisku dało się orać, ale to było piekielnie ciężkie oranie, pług wychodził z ziemi. Bardzo ciężko maszyna dostawała, ale poprzeczki niemożliwe do wyorania, nie dało się pługa zagłębić. Dzisiaj się przyniosłem na nasze główne gospodarstwo i tutaj gdzieś tam jeszcze jakichś dodatkowych poplonów mamy do dosiania. I też od dziś właśnie na tych poplonach tutaj orki prowadzę. Już jestem na trzecim kawałku dzisiaj, moim ostatnim, bo już praktycznie mamy schyłek dnia. Z poprzednich pól tak naprawdę nie było czego nagrywać, ponieważ było tak ciężko, była to taka męczarnia, to wyorane było tak na siłę, powiedzieli, żeby to wyorać byle jak, aby się tylko, aby gdzieś to trochę po prostu tą ziemię odwrócić. No i tak też to zrobiłem, ale no wygląda to tragicznie. Przeniosłem się teraz na kolejny kawałeczek, troszeczkę większy od tych poprzednich. Czy większy? Tak, większy. I troszeczkę lepszy, też orze się bardzo ciężko, orze niespełna 6 na godzinę. Jak widzicie, cały czas pług tutaj pracuje na zabezpieczeniach.
właśnie jak zazwyczaj traktor się sam elegancko w bruźnie prowadzi, tak tutaj trzeba tej kierownicy pilnować. Tak jak tutaj skupiam się na tym, żeby wam prowadzić monolog, tak wtedy traktor skupia się na tym, żeby z tej bruzny wyjechać. Tudzież to jest jeszcze w miarę fajne do orania i jakoś się to orze. Mam tutaj dwa jeszcze kawałki do wyorania. Ten do dokończenia jest jeden dodatkowy i to na razie będzie tyle. Jeśli chodzi o tamto pole, co zacząłem orać, no mówią, że czekamy na deszcz, że po deszczu może lepiej będzie szło. Mi się wydaje, że deszcz tutaj niczego nie zmieni, bo to jest po prostu tak zbite, tak ujeżdżone i tak twardą jest to ziemią, że deszcz nie pomoże. Zwłaszcza, że to jest bardzo głęboko twardo, to nie jest jakoś tam twardo na wierzchniej warstwie, a po prostu jest wszędzie jest twardo jak cholera. Więc tam najlepiej pomogłoby głęboszowanie, ale takie głęboszowanie. Porządne z porządnym głęboszem, którego na stanie nie posiadamy. No ale zobaczymy, jeśli chodzi o tamto pole, sytuacja jest rozwojowa, ja na razie skupiam się na tym. Dziś mamy, proszę ja was, 5 września. Z pewnością z dużym opóźnieniem będziecie to oglądać. Z racji też, że ja nie mam zbyt dużo czasu na publikację materiałów. Dzisiaj wrzucę jeden odcinek, jak się uda. Liczę na to, że się trafi jakiś tam jeden luźniejszy dzień, żebym mógł troszeczkę tych publikacji nadrobić, wrzucić kilka filmów ciągiem, może nawet dzień pod rząd, żeby to troszeczkę nadrobić. No tutaj czuć, jak Jasiek ma słabo i też z wężem szerokość pługa dla lepszego zagłębiania się, lepszego usypywania ziemi, no i też żeby traktor miał lżej, chociaż on na pewnej szerokości sobie poradzi, ale na pewnym rozstawie jest problem z zagłębianiem pług, nie chce wchodzić w ziemię niekiedy na twardszych miejscach, więc po prostu wtedy daję mu spokój. Ten pług zdężając. Godzinę mamy prawie 18, więc myślę, że skończę ten kawałek dziś i to będzie tyle. Tam sobie może jutro wcześniej wstanę, zacznę orać wcześniej. Dzisiaj to wypadałoby się wcześniej położyć spać, bo coś ostatnio już przez własną głupotę nie dosypiam. Wczoraj zakończyłem moje jeszcze w miarę rozsądnej porze, bo tam o 19:30 i zamiast położyć się wcześniej spać, to ja oczywiście musiałem pójść pobiegać. Robiłem jakieś wykwintne wygibasy w kuchni kulinarne i położyłem się spać po godzinie 11, kiedy można było się położyć o godzinie 9 i wyspać się. Ale to. No i oczywiście też siedzenie na telefonie bez sensu. Kiedy wiem, że to nie ma sensu, przeglądanie rolek na Instagramie, mimo wszystko to robię, więc to już chyba można pod jakiś nałóg podciągnąć, bo ludzie, którzy palą papierosy, też wiedzą, że to jest niezdrowe, a mimo wszystko to robią, więc te telefony też cholery nie uzależniają. A jak sami pewnie wiecie. A jeśli nie wiecie, to zazdroszczę wam. Sporo na tym naszym głównym gospodarstwie pól nie zostało zasiane z racji mokrej wiosny. I te oto właśnie poplony rosną. W tym roku jest ambitny plan, żeby się wyrobić siewami. Tylko że ambitny plan tylko składa się ku temu, że wcześniej zaczniemy te siewy. Ale nadal będziemy siedzieli z użyciem dwóch ciągników. A wydaje mi się, że mądrze byłoby spróbować zaprząść trzy ciągniki i w jednym czasie zasiać to szybciej już. Nawet jeśli by się nie udało wszystkiego w jednym czasie zwołować, to mimo wszystko byłoby to zasiane, nie? To chyba dobrze mówię. Lepiej mieć zasiane i niezwałowane, niż w ogóle nie zasiane. A w zeszłym roku czasowo się to nie udało tego dobrze spiąć i ogarnąć. Trzymamy kciuki, że w tym roku się uda, więc wydaje mi się, że fajnie byłoby wynająć jakiś większy traktor i uruchomić trzy siewniki w jednym czasie, siać i Baderstadem, i Amazonem, i Missouri, i więcej tych hektarów po prostu pochłaniać. Tak się zastanawiałem sobie nawet dzisiaj, czy taka 215 nie byłaby w stanie pociągnąć tego naszego 8-metrowego siewnika Waderstada Rapida. Wiem, że to jest 8 metrów, ale to jest siewnik talerzowy i on
nie potrzebuje aż takiego dużego zapasu mocy. Nawet z czystej ciekawości dzisiaj gdzieś tam troszeczkę się zagłębiłem w ten temat i popatrzyłem, to widziałem, że na przykład jakiś filmik w internecie widziałem, że jakiś taki nieduży fęt takowie się w nich ciągą. Oczywiście ja wiem, że to też zależy od rodzaju gleby, od tego, czy pole jest równe, czy górzyste. Też sprawdziłem sobie katalog zapotrzebowania mocy, jaką podaje producent dla takiego właśnie siewnika. I tam jest od 240 koni, 240 koni minimum dla takiego Wadersztada. No 215 ma chyba mocy maksymalne właśnie 240, więc z czystej ciekawości nie zaszkodziłoby spróbować. Ja rzucę tak w eter, czy byśmy nie spróbowali tych poplonów posiać z użyciem 215, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że my nie mamy innego dzielnika teraz do zasiania tego, z racji, że te wszystkie dwa bydlaki są zajęte. No ale to zobaczymy, to na razie takie moje rozkminy i kombinacje, a czy coś z tego wyniknie, to kto wie, ja sobie mogę rozkminiać, ale to zawsze kto inne decyzje podejmuje. Tutaj obok rośnie nasz rzepak, nie widać jak z żywopłotu, ale możecie mi wierzyć, że rośnie fajnie i ładnie się zapowiada. Teraz jakaś temperatura wyszła? Nie, jest w normie. Za to na zewnątrz temperatura jest niska, jest chłodno. Zawsze na polach o takim śmiesznym kształcie z tą poprzeczką najwięcej zabawy. Odbieram od miedzy, twarde jak cholera, póki się nie chce zagłębić, ale w końcu się zagłębił i powolutku. Powolutko jakoś walczymy. Myślałem, żeby ten drugi kawałek jeszcze dzisiaj jestem trochę ciachnąć, ale wydaje mi się, że to już będzie za późno i nie będzie miało sensu. Już jest 20 po 19, zobaczcie jak się dzień już coraz krótszy robi, koło 20 już się ciemno nastaje. Tu jak teraz wygląda orka przy tej miedzy, to tak dwa całe poprzednie kawałki wyglądały, które orałem. Było tak samo. Tutaj już na samym końcu to już mnie to nie jest w stanie zdenerwować, ale tamto mówię, tamto się nakląłem, dlatego nawet nic nie nagrywałem. Patrzcie co tu się dzieje, kurwa, ale to twarde. No i tłumaczę im dzisiaj, słuchajcie, jak wy chcecie orać takie kawałki, takie ciężkie gleby, tak samo to co wczoraj ja orałem na tamtym gospodarstwie, orałem dlatego, że klas z tym agregatem nam nie podołał, było za twardo. To też może dawać do myślenia, że jak dla tego agregatu za twardo, to i dla pługa będzie za twardo. I mówię do nich, jak się coś uszkodzi, to będziecie... Może pretensji to nie będą mieli, no ale to będzie zaraz, że operator, że coś źle zrobił i ten. Ja mówię, jak wy chcecie orać w takich warunkach jak tutaj, to ten pług, moi drodzy, się do tego nie nadaje. Bo to jest zwykły pług, na zwykłych zabezpieczeniach, a nie na zabezpieczeniach resorowych. U nich zawsze jest tak, to tylko ten kawałek, następny już jest lepiej i z reguły... Jest bardzo rzadko taki wypadek, że ten drugi jest lepszy. Jak pierwsza skiba wchodzi poza muramę, tak ostatnia, kurczę, skrobie. Jeśli rozkręcisz bardziej cięgno, żeby on się równo zagłębiał, to się w ogóle nie zagłębia, ale za to równo przynajmniej. Nie orze, no, nie orze cały, więc sprawiedliwie. Nie wiem, czy tego jutro nie będę broną uprawiał, zobaczymy. Chyba, że coś innego do roboty się znajdzie.
Może coś jeszcze zostanie wyczarowane do orki, bo to już tak od kilku dni koniec orki, a potem okazuje się, a jeszcze tu, a jeszcze tam. Nie rozumiem, bo bardzo lubię orkę, ale jeszcze warunki są chociaż jakoś jako takie. A nie takie jak na załączonym obrazku. Też trzeba to uprawić w miarę wcześnie, bo to tak wygląda na filmie w miarę dobrze i teraz jak z kabiny się popatrzcie, to jakby to kręto. Spoko ziemia, ale to jest tak twarda ziemia, jest tak twarda gruda, to by trzeba było ruszyć kurczę agregatem, tylko kerlinem i dopiero później uprawiać bronu, ale pewnie będzie bronę wjeżdżać bezpośrednio. Taki niby mały kawałek, a ja tutaj 4 godziny spędziłem na nim, no. Ale jak są warunki takie, jakie są, to czemu to się dziwić? Nie wiem, czy ja tutaj mogę sobie pozwolić, żeby się bliżej w te gąszcza zapuścić. Jakiegoś... Jest dalej ruch, ale tu się wcześniej nic nie zaczyna. A w sumie tyle wystarczy. No wciążnik robi dużą robotę dla stabilności, bo 190 albo tamta tarka 215, to na jakichś takich uwrociach to czuć, jak ten przód się podnosi, a tutaj jest git, jest stabilna maszyna na uwrociu. Bardzo możliwe, że w weekend będę uprawiał którym z dużych ciągników, albo case'em, albo klasem. Chłopaki mają wolne. Powiedziałem z góry od razu, że jak jest możliwość wyboru, to ja chcę case'a, nie chcę tego zielonego czegoś, co udaje ciągnik. Ale ja jadę po tym klasie. Ale nie bez podstaw. Teraz jak elegancko idzie. O i tym oto sposobem kolejny dzień w raju minął. Zawsze się tu zapycha. Ja dokończyłem olanie tego kawałka. Jest troszkę 10 minut chyba po godzinie 20, więc nie ma sensu jechać na kolejny. Jutro też jest dzień, może wcześniej zacznę. Chociaż zawsze sobie to obiecuję, a potem i tak nie zaczynam. Pięknie wygląda ten traktor w tym oświetleniu. Przetrę was trochę, bo niewyraźnie wyglądacie. Więc tak, jutro ten jeden kawałek z 3 godziny powinienem ciachnąć i zobaczymy, czy będę uprawiał, czy nie. Kurde, to jest tak twarde. Będzie zabawa z uprawieniem tego. Niemniej jednak nie ma czym się przejmować na zachód. Także trzeba zjeżdżać, tak. 20:10. Daleko od gospodarstwa na całe szczęście nie jestem, więc szybko dojadę i tym oto sposobem z wami się żegnam. I do zobaczenia.